Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I dziś zagramy w grę Terraria. Sądzę, że kilka osób z was zna tę grę, a jeśli nie, to wam ją przedstawię. Więc bierzemy sobie single player. Tu mam już swoją postać, ale zróbmy nową. Włosy może czarne, nie takie. Takie czerwone może być, a jest niebieskie skin, a nie, może być, nie, tego nie będziemy zmieniali. Przypadkowo nie kliknąłem stwórz. Tworzymy nowego. Jej. O, hero break. Skin ustawiamy. Closet. I create. Eric. Show. Create new world. Smala sobie weźmiemy. Owa. Przygoda. Lecimy z tym koksem. Troszkę chyba się będzie generowało. Jeżeli będzie się za długo generowało, to zrobię cięcie. A jeśli potrwa to w miarę krótko, to nie będzie cięcia. Widzę, że w miarę szybko. Kiedyś w terrariach poprzednich się to robiło wiele wolniej. I mam przy sobie chipsy. Hehe. No, to już chyba powinno być ostatni. Ładuj się. No nie. Jak jeszcze tak długo będzie się robiło, to zrobię cięcie. Dobra. Jak za sekundkę się nie... O! Dobra, już chciałam robić cięcie. Dobra. Jej, jestem w naszym świecie. Jaki piękny pikselowy świat. Czas pościnać sobie drewna. Nie wiem, czy będziecie słyszeć dźwięki z gry, ale mam nadzieję, że jak tak wam ustawię mikrofon, że będziecie. Bo niektóre dźwięki są śmieszne. Co jeden ściąłem drewno, brawo. Ciekawe, czy da się wskoczyć na drzewo. Czy to jest tak interaktywna? Nie, nie jest tak interaktywna gra. Bierzemy kilof. O, cóż je znalazłem tu za materiał. Tutaj mamy stone. O, znaleźliśmy Tina. To jest gra podobna do Minecrafta, tylko jest więcej ród. Więcej wrogów, więcej bossów. No i fajna gierka. Jest prawie świeżo zakupiona. Próbowałem za darmo pobrać, ale wszystko to jakieś wirusy. Jedyne rzeczy, jakiej nie umiem zrobić w tej grze, to spauzować jej. Dobra, jeszcze trochę tego kamienia. Dobra, nie będę tak zanudzał, bo poza odcinkiem sobie nakopię materiałów. To jest fajne w przeciwieństwie trochę do Minecrafta, że to tak bloki o wiele łatwiej wypadają.
i drzewka, ale tak jakbyśmy mieli w Minecrafcie tree applicator. Tylko to jest od razu. Jak zdobędziemy sporo drewna, to jedno zrobimy sobie domek. Jeszcze zbroja. W Minecrafcie można robić z podstawowych surowców zbroja. Ale tutaj można nawet z kaktusa, z drewna, z kamienia, niemalże ze wszystkiego. Tutaj chyba mamy naszego Tina. O, to jest glina. Jak miło. Nie wiem, po co może mi się przydać, ale zbiorę na wszelki wypadek troszkę. Na czym jest to jaspo? A to co, czyżby iron, czy zwykły stone? Ale stone. Ja już się cieszę, że znalazłem już irona tak na sam początek. Ale najbardziej bym się cieszył, gdybym znalazł magiczne lustro. Najgorsze jest tu pływanie. No właśnie. O, rybka sobie. O, brutalne. To było brutalne. O, kaktus. Będzie można zrobić bardzo dobrą zbroję. Przynajmniej jak na początek. Tylko tu będą niestety takie potworki, które niezbyt lubię. Raczej nie wiem, czy nie lubię, dlatego nie grałem jeszcze w tę grę. Ale z różnych poradników i odcinków były wkurzające bardzo. I zaraz się wrócimy do poprzedniego biomu, bo trzeba zacząć budować dom i pozbierać więcej drewna. Zbierzemy kaktusa, odpowiednią ilość na siekierę kaktusową i całą zbroję kaktusową. Może stół kaktusowy. To wrócimy. Ile tam kaktusa? 86. Jak nie wystarczy, to się wrócimy. Jaka muzyczka teraz leci? O nie! Nie! Brawo. Weźmy jakieś drewno. Chyba ten skorpion to pierwszy przeciwnik. Tak, bo nas atakuje? A nie. Jednak nie. To go zostawimy w spokoju. Niech sobie spokojnie żyje. I z piaseczku też będziemy mogli sobie zrobić okna. Deszcz zaczął padać. I woda się jakaś taka zrobiła. I ja zaraz utonę. Oj, już normalnie. A, bo była, ta woda była pustynna. Nie pamiętam, jak się w terrarii w powietrzu stawiało bloki. What? Golden fish? A spełnisz moje trzy życzenia, czy mam cię zabić? Aha. Nie wiem. A, czyli te ryby w dzień chodzą. Nie wnikam. Au! Czy to mewa? Nie, tonę. Tonę, umieram. Głupia mewa. Czemu mewa mnie atakuje? Zaraz umrę. Nie! O. No i co teraz? Odrodzę się? Mam item. Och, zemszczę się jeszcze.
Ja chcę jakieś większe drzewko. Dobra, tutaj na tej polance serio duży slime z parasolem. A może z tego umbrella wypadnie bardzo przydatny przedmiot. Tak jak w Minecrafcie mod na umbrella. No zetnij szybko. Aaaa, giant slime. Aaaa, proszę wydrop umbrellę. Umbrella. Z umbrella. Nie, znów to coś. Tym razem mnie nie pokonasz. W deszcz jest niebezpiecznie. Kiedyś nie było tak w tych wersjach. Wow! Hurra! Fight to me. No, dał mi jakieś pieniążki. Będę jak zdobędę odpowiednią ilość żelaza i innych takich, to będę handlował. Nie, 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 chyba zrespawni mnie gdzieś tu blisko. Muszę szybko zacząć budowę. To jest niebezpiecznie. Mogę rozwalić mój nagrobek? Obelisk. Dobra, ścinam ostatnio to drzewo i się zabudowuję, bo tu jakoś niebezpiecznie. Nie. Zostaw mnie. Macie problem. Nie wejdziecie. Mogę was walić przez ścianę? Nie mogę. Ach, nie chcę znów umierać. Zostawcie mnie, potwory. Więc muszę jakoś zbudować. O, odeszły. Odeszły sobie. Nie, w deszcz są silne moby nawet. Ale mam już niby dom, więc jest spoko. Już się noc robi. O nie, nie wlecisz tu. Jeśli mi się uda tu blok postawić. Dobra, na razie będzie dom bez drzwi. Kaktus workbench! Dobra, stawiamy jednak zwykłego workbencha. Nie mogę postawić zwykłego. Dobra, niech będzie, nie wnikam. Dobra, czy mogę zrobić super mega kaktusową zbroję? Czemu nie mogę super mega kaktusowej zbroi? A mogę super mega hiper kaktus. Kaktus sword. Milion razy lepszy od tego mojego. Ile? 10 biorę. Wyrzucam mój copper sword. A ja nie mam pochodni. Zaraz mi tu przyjdą jakieś potworsy. Wood wall. To jest wood wall. A ja zbroję zrobię. Wood wall. Ła, nie, zaraz mi się tu zespało nią zombie. Szybciej buduj, buduj, buduj. Dobra. Torcze. Już jest bezpiecznie. Teraz mnie nie dopadną te wstrętne stworzenia. A mogę sobie spokojnie budować ścianę w domu. Ach, zombiaki okropne. Campfire.
Mogłem je pod, przed domem przystawić. Czy mogę rozwalić campfire'a? A, jakie można rozwalić ognisko i dostanie się ognisko. Jakie koksu. Mam swój obelisk. Dobra, pora zrobić sobie zbroję kaktusową, bo tak nie wypada chodzić. Co jest lepsze, łód czy kaktus? Klata kaktusowa jest na pewno lepsza. Więc tam sobie wyrzucimy. Ale wyglądamy, będę kaktusowy. Nie, jeden kaktus mi został. Jestem kaktusowy. Dobra, młot sobie zrobię. Jak nie wypada bez młota chodzić. Może jakiś piecyk nareszcie. No i mamy piecyk. I robimy sobie tin. Dobra, mamy tina. To chyba wszystko, co możemy przepalić. Glas, glas, glas. Mamy okno. Ja chcę okno. Chyba na razie tyle okno wystarczy. I teraz, jak dobrze pamiętam, mogę zrobić tak, 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 tak. I mogę teraz zrobić tak, tak. Tak. I mogę zrobić tak. Jeszcze tak. Aha, źle zbudowałem. Ale co za różnica. I tutaj możemy zrobić przepiękne okno. Dookoła chodzą najróżniejsze zombiaki, potworaki, chrupaki, sernaki, komodoraki, inne takie. Co mogę jeszcze przydatnego skraftować? Łuk. No, co innego i może strzały jakieś. Co jest w ogóle potrzebne do strzał? Okej. No i teraz jak mamy miecz kaktusowy i łuk, to niedługo wreszcie będziemy mogli robić pierwsze bitwy. No ale to by było chyba na tyle w pierwszym odcinku. I tak przy okazji powiem, że jutro wyjeżdżam. I nie wiem, czy tam będę miał... Nie, tam nie będę miał action, bo nim nagrywam. Więc przez... będę miał tak jakby wakacje. Choć chodzę do szkoły. No ale spoczko. No, mogę chyba jeszcze sobie zrobić jeden tin. Dobra. Więc dzięki za oglądanie. A czy mógłbym z tina zrobić tinową zbroję, czy jeszcze za mało? No i to by było chyba na tyle. Coś mi klawiaturka nie działa. Czy nie mogę tu po prostu przejść? A, bo w złym miejscu chyba postawię szkło. I kopmy się w dół. Nie mam pojęcia po co, ale kopmy się. A
teraz, żeby nie było nam... Postawmy tu Obelix, chyba że nie możemy. Tu zrobimy takie cmentarzysko. Jakby trochę smutno. Smutno. No i będzie cmentarzysko. Ja nie chciałem, żeby pod dwójką było Obelix. I tak pod koniec. Ktoś tu umarł. Pewnie ja. Ale trudno. Zdajmy, że był kto to ktoś inny. Tu spoczywa Sylwia, mój szczurek. Tu spoczywa Sylwia, może. Sylwia, mój szczurek. Nie no, znów źle napisał. Muszę z błędem napisać mój. Tak, bo mi niedawno zmarł szczurek. Szczurek mi zmarł. Ale tak to już się dzieje. Zwierzątka umierają. I śmierć to jest rzecz normalna. Niestety. Jak ja stąd wyjdę? Brawo ja. Muszę się jeszcze może na koniec odcinka wydostać. To będzie taki parkour. Może to rozwalę? Aha! Później są takie bloki, co tak jakby robią, że tutaj się da zeskakiwać w górę, no ale to już później, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że było miło. Najtaniej, jeśli chcecie kupić tę grę, to macie na Steamie. Więc do zobaczenia. Okej.